kochani, słuchajcie, my jesteśmy już w mrozach, czekamy na trenerkę. Amelka ma trening, a zaraz po treningu będziemy ogarniać i sprzęt, i nadzieję przed jutrzejszymi zawodami. Postaramy się Wam pokazać jak najwięcej, ale jest z tym problem czasem, ale miejmy nadzieję, że tym razem się to uda. Słuchajcie, ja na sekundę na rozstępowanie wszedłam do nazwy, bo Amelka ogarnia jedną rzecz i żeby kobyła nie stała, zaraz będzie miała Amelka trening i przed chwilą wchodziłyśmy do przyczepy, próbowałyśmy i się nam to parę razy udało, także jest sukces. Wchodziła ona, nie to, że nie umie wchodzić, boi się, tylko ona wymyśla, że tam jest coś strasznego. Ale co? Po treningu będziemy czyścić sprzęt, a później go będziemy pakować już do przyczepy i jutro o 8:30 wyjeżdżamy z domu. Jemy kobyłę i lecimy do Aromeru. Siemaneczko wszystkim, jesteśmy po treningu. Zobaczcie, tutaj sobie Oliwka wstępuje. Tam! A ja przychodzę do Was, żeby Wam powiedzieć, że było słabo. Ale trudno, pamiętajcie, jeden trening o niczym nie świadczy. Hashtag zawsze w kasku. Dobra, ja Wam tak szybko opowiem, jak było. Więc ogólnie wszechświat chyba nie chce, żebyśmy jechały na zawody, ponieważ Nadia rozwaliła dzisiaj przyczepę. Nadia ma problem z wchodzeniem do przyczepy, jest dość spory i zawsze ja się boję, że nie pojedziemy, bo ona nie wejdzie do przyczepy. No i dzisiaj przyjechała moja trenerka, więc uznałyśmy, że ją wprowadzimy, żeby jutro nie było problemu. No i za pierwszym razem oczywiście odstawiała. I Oliwka otwierała przyczepę, to tego zaczepu nie schowała pod spód. No i Nadia wyskakując, tak jakby schodząc bokiem, nadepnęła na to i wyrwała, więc nie mamy jednego zaczepu. Także mój tata będzie próbował coś tutaj, wiecie, spróbować to jakoś naprawić. Jestem załamana, ale dobra. Trening też był średni, bo Nadia była bardzo świeża, bo miała wczoraj wolne i po prostu wysadzała mnie w kosmos. No ale nieważne, także jeden trening o niczym nie świadczy, jak już mówiłam. Także jedziemy jutro i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby pojechać tak jak najlepiej. Jadę treningowo wszystko, więc na chillku i widzimy się zaraz, jak będziemy się pakować, więc teraz ogarniemy konia, ja jej zrobię mesz, nagrodę, niech zje coś dobrego przed jutrem i widzimy się zaraz, także see you. Spójrzcie sami na efekt, jaki daje ten preparat. Słuchajcie, to jest preparat, bez którego po prostu nie da się żyć. To jest coś po prostu cudownego. Zobaczcie sami, jaki efekt. Tylko po tym, nic innego tu nie nakładałam, tylko po tym. Oliwka zajmuje się koniem, który właśnie się załatwił, a ja zajmuję się sprzętem na razie swoim. Z wyjazdem czas zrobić jedzonko i meszyk. Tutaj piosenka leci nam z radia. Mamy meszyk z elektrolitami i tylko idę po miskę, bo została pod boksem po ostatnim meszu, tylko muszę ją jeszcze umyć. Jeszcze sobie tu włożę, a tu Nadzinka już czeka na kolację. A biegnie! Nie, stój! Ej, Emma! Emma! Zwariowała. Będziemy to zalać, umyć miskę i zaraz będziemy ładować siano. Oliwka już czyści sprzęt i no. Tutaj meszyk zrobią.
Kochani, ja właśnie idę dać Nadzi meszyk, bo już jest trochę po kolacji, więc mogę jej dać, żeby sobie schrupała jako dodatkowy posiłek. Nie jest to pełna porcja, więc tylko taki dodatek. I jeszcze muszę otworzyć trochę okna, jeszcze jak jesteśmy w przyczepie i siodlarnie, żeby trochę świeżego powietrza wleciało, więc najpierw pójdziemy może dać Nadzi jeść. Standardowe ujęcie, Oliwka bierze siatkę, ale pikseloza. Fu! A jak tu się włącza to światło? Słuchajcie, jesteśmy już w aromerze. Proszę bardzo. Chyba, że jest rozprężalnia. Amelka poszła ogarnąć płatności i te resztę rzeczy. Nadzia stoi w przyczepie, jeszcze nie będziemy jej wyciągać, bo nie ma to sensu z nią łazić, jak jeszcze mamy trochę więcej czasu, bo przyjechaliśmy wcześniej niż posiedliśmy. Do rozpoczęcia konkursu, ale już na placu witamy Zuzannę Iwanowicz, na koniu Bystracu, zgadza się? I Nadzia załadowała się za pierwszym razem, także super, super, że tak szybko się osiadła, zapakowała i nie było żadnych problemów. Przestawiony jeszcze równają plac. Amelka tam chodzi w różowej derce z lalką i patrzy parkour. Nadzia jest jeszcze w przyczepie i cały czas stoi, bo padało i no nie było sensu jej wyciągać z niej łaźni, w sobie postoi. Zaraz ją wyprowadzamy, będziemy siodłać. Konkurs zaczyna się za jakieś 10 minut. Amelka jedzie 22 na 32 osoby, więc przed 12 będzie jechała, więc mam jeszcze dużo czasu. I co? I lecimy, zobaczymy jak to będzie. Siodła tam wstępuje razem z lalką, ja mam tu derkę na wszelki, idziemy się rozprężać. Konkurs się już zaczął, trochę mogło się wcześniej wszystko zacząć ogarniać, ale no już trudno. Nadzia ma złożony wielokrążek, gdyż ma dzisiaj więcej energii niż zwykle i po prostu jest to takie taka asekuracja dla Amelki, że tak powiem. Now your aim getting higher. I did wait for Messiah, but until that.